Szczęść Boże, witam serdecznie. Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że słowa Maryi przy zwiastowaniu odnoszą się do jej szczególnej roli w historii zbawienia. Określenie sługa Boży w Starym Testamencie odnosiło się do ludzi szczególnie wybranych przez Boga i powołanych do konkretnego zadania. Prorok Izajasz zapowiedział postać cierpiącego sługi Jahwe, w którym możemy widzieć rysy Pana Jezusa. Papież zaznaczył, że słowa „Oto ja, służebnica Pańska” można połączyć ze słowami Chrystusa, który powiedział: Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz żeby służyć i by dać swoje życie na okup za wielu. Pan Jezus stał się szczególnym sługą dzieła zbawienia. Zrodzenie i wychowanie Mesjasza sprawiło, że Maryja stała się wyjątkową służebnicą Boga w dziejach zbawienia. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.